Jak widzicie, to jest klawiatura Kruxa. Jest to dokładnie Krux Meteor. Kupiłem ją sobie z tydzień temu, dlatego że dotychczas siedziałem na klawiaturze SPC. Dokładnie na tej. Jest ona oparta o switche browny. Chciałem spróbować sobie po prostu blue, jak się na nich pisze. No i tak, ta klawiatura Kruxa ma oryginalnie taki oto, taką tu podpórkę pod nadgarstki. Kwestia przyzwyczajenia, ja na przykład bardzo nie lubię takich podpórek, ale przy graniu przydają się, bo jest na czym oprzeć na przykład nadgarstek, ale przy pisaniu kompletnie mi to nie pasuje. Dlatego tę podpórkę sobie odkręciłem i o wiele lepiej mi się na niej pisze. Tylko że jednak czasem warto mieć możliwość przymocowania sobie tej podpórki, a takie postawienie obok będzie kiepskie, ponieważ przy każdym przesuwaniu tej klawiatury, no, ta podpórka się z nią nie będzie przesuwać. Także to rozwiązanie dosyć kiepskie. Dlatego dzisiaj pokażę wam, jak przerobić tą oto podpórkę na magnetyczną. Do całego procedury będziemy potrzebować magnesów neodymowych. Ich wymiary wyświetlają wam się właśnie na filmie. Magnesy takie możecie kupić na Allegro. Możecie je znaleźć w jakichś popularnych przedmiotach. Ja je wyciągnąłem z jednej z obudów. Jak oryginalnie przymocowana jest ta podkładka? Podkładka ta przymocowana jest na dwóch zawiasach od spodu. Można ją schować. No i teoretycznie nie mamy teraz podkładki, tylko mamy tutaj no prawie 4-centymetrowy uskok. To trochę... trochę za wysoko, jak na wygodne korzystanie z klawiatury. Owszem, da się na niej pisać, ale... jaki to ma sens? Także, żeby odczepić tą podpórkę pod nadgarstki, przewracamy klawiaturę do góry nogami, uważając, żeby nic nie kliknąć przy okazji i nie wysłać jakiegoś dziwnego zdjęcia znajomemu na Facebooku. I odkręcamy te dwa zawiasy. Zawiasy możemy użyć na przykład do szafki. Tak czy siak nie będą nam już one potrzebne. Śruby właściwie też możemy wyrzucić, one też nam nie będą potrzebne. W podkładce oryginalnie, jak widzicie, mamy coś takiego. I ten element musimy doprowadzić do takiego stanu. Czyli, że po prostu go nie będzie. I tutaj możemy się posługiwać szczypcami. Ja mam tutaj takie szczypce ładne. Magnes pasuje, można przystąpić do wklejania go do tej obudowy. Ja użyję tej termogluta, tylko to obecnie mam, także... elegancko zasmarkane, jako że ja to robię, to musi być źle. Znaczy jako tako, to taki max. Tak czy siak, magnes się trzyma. Znaczy, jeszcze się nie trzyma, bo klej nie wysok tak naprawdę, ale mam wrażenie, że gorzej nie będzie. No i dobra, elegancko, teraz tylko poczekać, aż klej zaschnie i testujemy. Jak widzicie, przysysa się, ale nie jest to to, czego oczekiwaliśmy. Czyli nie jest to super mocne połączenie.
Czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane tym, że Crux ma metalową blachę tylko od góry, a my magnes wkleiliśmy od boku, czyli siłą rzeczy to się nie przyssie. Rozwiązaniem na to są mniejsze, cienkie magnesy. Które? Są dwie teraz opcje. Mamy dwie opcje. Albo przyczepić je od zewnątrz klawiatury i przykryć je jakąś nakładką, chociażby z drukarki 3D. Albo rozebrać całą klawiaturę i wsadzić do środka. Chciałem tak humorystycznie powiedzieć, że obędzie się na całe szczęście bez Dremela, ale nie, nie obędzie się. Teraz to już mi chyba zdecydowanie gwarancje nie uznają, ale czegoś nie robi dla idei. Nie pytajcie, dlaczego mam sprężarkę w pokoju, naprawdę. Gdzie jest otwieracz? Fuck. Dobra, magnesy się chyba trzymają. Teraz tylko kwestia skręcenia tej klawiatury. Także możemy używać klawiatury do grania z podkładką i do pisania bez podkładki.